Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja w kolejnym let's play do gry Europa Universalis 4 No i kontynuujemy grę niestety po kilku latach Powiem wam szczerze, wydarzyło się w końcu coś, czego najbardziej oczekiwałem Pierws Były trzy wojny Jedna się dalej toczy, a druga się zaczęła Pierwsza wojna Wojna o Wenecję no, Znowu toczyłem wojnę I wyszło na to, że Austria straciła dwie prowincje Wiedeń i Istre. No mnie to w końcu wkurzyło, bo nieważne komu bym nie wypowiedział wojny, to i tak Austria wchodziła i mówiła, my tu dowodzimy, nie ruszajcie innych krajów. No i taka musiałam zniszczyć w końcu ich, żeby stracili w Wiedeń. E, tu powinno być 30, no ale mniejsza z tym. Ale tamto już w ogóle nie wiem ile by było. Ale niestety e, czekałem dużo czasu i wyskoczyła wojna e, z Hiszpanią. Początkowo wydawało mi się, że i Francja wygrywała ale widzimy jak to wygląda teraz i dlatego tutaj widzimy że mamy wojnę z hiszpanią polską i wielką brytanią o ile polska już się nie liczy to spokojnie to wielka brytania też się nie liczy bo toczymy wojnę na lądzie a nie na morzu więc spokojnie co tu dalej mamy kolejna wojna koalicyjna już druga w czym polega, na czym polega mój trik pierwszy trik pierwszy trik u Utrecht prowadzi wojnę z Munster. Ci automatycznie odpadają te dwa państwa. E Saubadia miała rewolucję nie niedawno, 20 tysięczną, więc automatycznie odpada. Alzacja pomaga nam w wojnie z Hiszpanią, więc automatycznie odpada. I widzimy, że tutaj wszystko tak się zbiera i zbiera i zbiera, aż się w końcu uzbierało no, całkiem pokaźna sumka koalicjantów, którą da się pokonać. Ale na czym polega ten e cały trik, na którym się tak cieszę? Chodzi o to. Spójrzcie na to, prośba o pokój. Prośba o... Ja tu nie mogę. Prośba o pokój, prośba o pokój, prośba o pokój. Prośba o pokój. Wszędzie mogę dyktować warunki. To już nie decyduje jakiś e, Austria, generał, jakiś Wielka Brytania, tylko oni sami. Ja mogę im powiedzieć poddajcie się, mam wasze prowincje, oni to zrobią. Oni to zrobią, więc ja jestem jak najbardziej szczęśliwy, dlatego mogę już bez problemu kontynuować grę. Dobrze, więc tutaj widzimy, że e, znaczy, ja trochę zacząłem tą grę, bo myślę sobie, kurde, no znowu będzie tak to wyglądało, no znowu nie mam szans, po co do komu, po co yy, grać, no to podbiłem sobie dwie prowincje, no po co mam pokazywać, yy, jak gram i podbijam tylko dwie prowincje. Aż nagle tak, zdają sobie sprawę, że tak naprawdę to nie są tylko dwie prowincje, a już widzimy, że bardzo dużo wojsk. Znaczy, yy, ja nie wiem jak to nazwać, no, traktat, bardzo fajny traktat. A oni znowu gdzieś idą tam na południe Macie zdobyć kalisz i tyle No to tutaj powinni bez problemu pokonać 9000 Chociaż zająć życie pokonam 2000 a oni pokonadzą 4000 No więcej im zabrałem Ale to nie oznacza, że on może mi dyktować warunki Zająć życie zaraz się uzbierałem wielką e, armię koalicyjną 30-40 tysięcy I będę miał problem Uciekacie, uciekacie, wy tylko umiecie uciekać Nienawidzę tego jak ktoś ucieka Bo to jest oznaka tchórzostwa, ale no niech wam będzie Hesja, zdobył był Hesję Albo zakon krzyżacki, jak to wygląda z zakonem Ja w ogóle straciłem większość yy, roszczeń do prowincji, w ogóle nie wiem dlaczego ich nie mam I się tu już pojawia problem na przykład z Utworzyć Otworzyć nie mogę w czasie wojny I zapłacę za to słono Niestety Ale czasami trzeba Trzeba czasami słono zapłacić, żeby w końcu coś z tego było. 7 tysięcy idź tutaj. Podbijemy zakąt krzyżacki. No w każdym razie po co nam on. No trochę stosunki z Litwą się pogorszą, ale chyba bardziej gorzej być nie może. Agresywny podbój 38. Tylko tutaj z Francją będzie gorzej, bo widzimy, że Francja jest koło nas. I będzie niezadowolona. Będzie niezadowolona. No ale no, co nas to? Co nas to obchodzi? To jest Francja Żeby tylko nam wojny nie wypowiedziała A jeśli wypowie nam wojnę, no to już mamy gorzej To już mamy Jak zwykle, nie zdążyłem zareagować Jeszcze przegrałem pewnie Jednak nie on stracił 4000, stracił wszystkie wojska e, Łączymy morale spadły porządnie Nie wiem do ilu 1 czwartej Ja w ogóle tutaj dałem maksimum Tak dałem i tak tracę 25 No żeby przyszło jakiś modyfikator, który mi da no powiedzmy sobie szczerze, e, tak 200 pieniążków z jednej strony potrzebuję tyle, e, bo doradcę wynajmuję, plus 3 do administracyjnej i żeby utrzymać ten poziom, powiem wam szczerze, generał, król który jest, jest słaby. Umarł mi, miałem regenta przez e, 3 lata chyba. Nie wiem jak to działamy, od 14 lat i e, stał się królem na grę. No ale w porządku, niech będzie. No to atakujemy tutaj No mogłem poczekać jeszcze chwilę No ale to jest 9000 no chyba aż tak zacofane moje wojska nie są I są w stanie pokonać Jednak myliłem się No dobra e, To pora zniszczyć wroga No 3000 poszło e, Z Hiszpanią tam wygrywamy więc w porządku O 6000 nagle sobie zrobił No to musimy tutaj zniszczyć bo widzimy że tutaj koalicja taka duża się robi Trzeba to trochę obrońcy naszej wiary. No niestety kto to jest? Stabilności niestety Czechy. Nie oddam wam tego, co ja. Dobrze, w porządku. Czyli lepiej stracić stabilność niż yy, zdobyć roszczenia, tak? Taka jest strategia. Legitymację wolę stracić i tak zarabiam dwa w ciągu roku mm, tak no niestety to jest tylko w ciągu roku bardzo mało No w ciągu roku e, Gdyby to było co miesiąc to jak najbardziej nie zauważyłbym tej różnicy A względu na to, że to jest co roku No to niestety tak to wygląda Widzimy, że Wenecja już nie jest w stanie formować dużych wojsk, ale niestety na południu jest bardzo dużo wojsk Ponad 31 tysięcy no i co z tego, że mogę to wygrać? Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wygram to, czy nie, dlatego zapisuję. No jak yy, zwolnimy wschód od y, tyranii zakońskiej, krzyżaków, o, może tak lepiej brzmi, od tyranii krzyżaków, no to będziemy mogli wysłać te 16-18 tysięcy tutaj do 304 tysięcy i zniszczyć w końcu to 31 tysięcy yy, habsburskie, austriackie. 5000 tutaj przegra, tak jak wiedziałem, no już w końcu takiej różnicy nie mogą zniszczyć znaczy wchodzi mi o to, że się wycofają no ale zdarzały się i takie sytuacje których nie byłem w stanie przewidzieć oni naprawdę, oni nie odpuszczają no no niech im będzie, niech im będzie w każdym razie tutaj nic nie mogę zrobić powiem tak uderzyłbym znaczy szturmowałbym no ale jak mogę szturmować na 5 tysięcy? No to się nie opłaca. Jak ktoś szturmuje na 5000 na forcie, no to coś trochę nie po kolei ma z głową, jeśli do gry wchodzi 18 tysięcy moich wojsk. Żeby takie coś zrobić, to trzeba mieć automatycznie 50 tysięcy. A musimy się liczyć z tym, że i straty będą wielkie. Dobra, gdzie on idzie? Gdzie on idzie? On idzie gdzieś na północ. Ale nie wiem gdzie. Nie jestem w stanie powiedzieć gdzie on idzie. Czy on idzie gdzieś yy, na, na zachód czy na wschód chyba idzie na zachód. Dobra. Więc idziemy tutaj. No, dezercja. Jak zwykle dezercja. Czemu mnie to nie dziwi? Ale niech im będzie. Niech im będzie, że dezercja jest czymś naturalnym. Kiedy w grę wchodzi zwycięstwo... Nasze zwycięstwo. W porządku, niech się piorą. Mi to nie przeszkadza. Pod rupinem straci 3000 wojsk Holstein. U zbiera się coraz większa armia. Kto tu dowodzi tak naprawdę tymi wojskami? Austria ma tysięcy, najwięcej nie widzę, takich porządnych. No i widzę, że to jest tylko takie składaninka takich malutkich państwek. Przypomina mi się czasy Polski. Polski, która niegdyś łączyła narody, żeby tylko mnie pokonać. Nie lubiłem tego, nie lubiłem za to Polski. Ale jak co, potrafili zjednoczyć narody, no to się im chwali Tak, to czy idzie idzie tu do mnie, idzie tu do mnie Panowie, pomóżcie mi, pomóżcie mi panowie To jest jakiś dowódca? Tak, Władysław III, spodebrat 40 tysięcy, 12 tysięcy O, Utrecht, o, Utre o nie, Utrecht idzie do mnie, Utrecht tu idzie Szybciej skończycie tą wojnę, bo Utrecht do mnie przyjdzie Zatrzymaj Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, naprawdę to było interesujące. Miejmy nadzieję, że ktoś ich pokona, bo to mi się nie podoba. 40 tysięcy. 40 tysięcy uderzy teraz na osłabione wojska północy i je zniszczy. To było piękne, zapisuję grę. A więc tak zepsę grę i zniszczyłem tak wiele tysięcy wojsk. E, musimy tutaj pilnować, żeby Holstein zdobyć. Albo przynajmniej... E... Hmm. Jak będę przeginał z ilością prowincji, no będziemy e, widzieć, że to co robimy to już trochę jest przesada. E, wtedy kiedy będziemy mieć ujemne stosunki z Francją czy Litwą to już będzie za duża przesada. Ale kiedy jeszcze stosunki nasze będą już takie trochę poszarpane, to wtedy jak najbardziej trzeba e, nie reagować, e, znaczy zareagować na to odpowiednio. 3000, znaczy trzecia tura, trzecia tura. I tutaj mi się trochę niepokoję tym. Dlatego przydałoby się zredukować to. I tak jakiejś technologii dyplomatycznej nie ma, co to jest? A, to mogę wziąć. Tak, zrobiłem głupi błąd, wziąłem technologię dyplomatyczną. No ale wojny jeszcze nie planuję skończyć. O. Jedno mogę sobie wziąć. Ile zarabiam? 6 miesięcznie. To jest 10 miesięcy. No niech będzie. Panie, nam szybko to odzyskać, bo wiadomo, nie toczę też wojny jedna za drugą. E, czyli tak, podbiję i znowu podbijam, podbijam, podbijam. Tylko zanim e, zdobędę te prowincje, zanim je okrążę, oblężę, te Holy Roman Empire, co, oni się złączyli? Już się wystarczyłem, że, wystraszyłem, że oni... Grosz. No to jest najlepsze, to jest najlepsze, że te decyzje podejmuje cesarz. Gdyż wiemy, jak to się kończy. E, tak, dziękuję bardzo za y, takie wsparcie No, ale czego się nie robi dla ludu Zniszczymy to 6000 tysięcy ja Wroga Najgorsze, że mogę mieć bardzo dużo wyczerpania wojny no. Bo wiemy, że jak oni będą mi podbijać prowincję za prowincją To najlepiej się to nie skończy, ale kiedy moje wojska Odpuszczą chronienie tych innych wojsk, malutkich To nie liczmy na to, że też y, wszystko będzie tak łatwo tak piękne. Starczyliśmy na razie dwie prowincje, ale to już będzie szło, szło, szło. E, ta wojna jest bardzo dziwna. I ilość wojsk wroga jest bardzo mała. To mnie trochę martwi. Znaczy cieszę się z tego powodu, ale mnie trochę dziwi dlaczego jest tak mało ich. No ale skoro tak ma być, no niech tak będzie. E, czwarta tura. Kiedy oni skończą oblężać zakon krzyżacki? Nawet no, wziąłbym sobie pełną aneksję. No a czemu by nie? I kolejne 3-4 państwa aneksje. Resztę sobie uczyłem wasalami, bo za wasalstwo nie ma chyba agresywnej ekspansji. A czemu by nie wziąć takiego na przykład Fryzji jako wasala? I tak mam Śląsk. Wiem jak to się kończy, to jest bardzo złe. Ale czy taka Fryzja? No nie wiem. Śląsk ma jedną prowincję, Fryzja ma pięć. nie, to za drogi byłoby pewnie. A od razu do 35 styczeń. No dobra, styczeń, zima, więc wyczerpanie wojskom na południu. E, t, chociaż, oni szybciej już, oni szybciej już, y, oblężają, co to jest, Luneburg niż y, Zagdańsk. Trochę mnie to martwi, ale miesza z tym. Liczę tylko na pełną aneksję. Tylko liczę na pełną aneksję i ruszamy na kolejne wojska. Oni wciąż próbują mi tu coś zrobić, oni wciąż myślą, że oni mają jakiekolwiek szanse. No niestety, mylicie się, bardzo się mylicie. Co z tego, że tracę prowincje jedna za drugą? Co z tego? Kiedy ja tu decyduję? Ja decyduję z kim macie. Znowu deklarują wojnę Azteką. No oni się nie odczepią od tych biednych państw, które nie dość, że są słabe. E, słabe militarnie, to jeszcze słabe. E, w porządku, niech tak będzie. A ja już tracę za dużo pieniążków. Nie da się go jakoś zatrzymać, sorry panie, ale chcę cię jakoś zatrzymać. No niestety muszę cię wykopać. Bo zaraz mi się hajs skończy Tak, poszło e, Dobra, mam na plusie, no ale co z tego kiedy... No, wiemy jak to się skończyło O ty, ty myślałeś, że jesteś taki fajny, jak za to mi Widzimy, że taką krzyżacki tylko na to liczył Liczył tylko na to, żebyśmy odeszli od stołu o, Kolejni Aztekowie, no oni się nie odczepią od Azteków No ale widzą, że ich państwo upala, że teraz ich państwa nie będzie To nie będzie już należało do Wielkiej Brytanii, do Austrii a stąd 8 zrobi się, no fajnie, że tak dużo. 10 miesięcy to jest jeden punkcik. No 12 miesięcy to jest jeden prawie punkcik. To jest dużo. Jeden rok to jest 35 około dyplomatycznych punktów. Eee, czyli praktycznie nic nie będę mógł robić. Ale dobra, dobra, dobra. Zobaczymy, jak to będzie tu wyglądało. Jeszcze natura. Legitymacja. Tracę ją, tracę legitymację, bardzo dużej tracę. Marienburg, to należy do zakonu, tak, do zakonu. I teraz muszę widzimy, że zwalniamy już całkowicie północ, to naprawdę może być wielka ekspansja na kraje koalicjantów. Nie spodziewałem się takiej reakcji. Znaczy po poprzednim odcinku zdawałem sobie sprawę, że jest taka sytuacja, gdzie mógłbym brać od każdego pokój. I dlatego starałem się, atakowałem, zapisywałem, atakowałem, cofałem się, atakowałem, cofałem się, aż w końcu tak zaatakowałem, że się udało. No to była druga wojna, bo pierwsza wojna to już mi się nie chciało jej powtarzać. Widzimy, każdy będzie miał teraz od nas yy, rozej, Będą chcieli, yy, się, żebyśmy się uspokoili, żebyśmy odpuścili im. Ale po co? Po co im mamy odpuszczać, kiedy możemy ich zniszczyć? ich zniszczyć terytorialnie, materialnie i wojskowo. No i tu się pojawia problem. Czy jesteśmy moralnie na to przygotowani? A może moralnie nie. Moralnie to oni już dawno splamili się pod względem etyki i jak moralności. To mam wątpliwości co do rewolucji, które będą wybuchały jedna za drugą. Nie mam wystarczającej dyplomaty administracyjnej ilości punktów. Jakby to im się udało, to ja bym się wkurzył. Ja bym się wkurzył, ponieważ jakby tutaj stracił te 12 tur. 12 tur, jak ja bym to stracił, to ja bym tak się wkurzył. Tutaj mamy 29 tysięcy zniść. 6 tysięcy duńskie. Chociaż bardziej do sałbadyjskich jest podobne. Sałbady i Dania to mają chyba tak takie same flagi. No ale dobra. Niszczymy tutaj. O nie, 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 nie. Jedno i drugie jest najgorsze e, To już wolę wziąć kredyt Niż stabilność Bo stabilność podczas wojny To jest najgorsze co może być e, Dyplomatyczne powery Też w czasie wojny nie jest dobre Więc e, sorry wezmę pożyczkę Pożyczkę wartości ilu? 600 Na pewno to spłacę Na pewno spłacę pożyczkę e, o wartości 600 Tak i jak to wygląda? Odsetki to odsetek nie ma Aha, bo ja mam chyba taki, jakiś specjalny koszt, dzięki czemu będę miał 12 miesięcy albo tam... Znaczy rok albo pół roku za darmo. To jest bardzo fajne, ale wątpię, żebym w rok albo w pół roku zbierał tak dużo wojsk. Jeśli znaczy nie tak dużo wojsk, tak dużo pieniędzy. Bym obniżył morale tak najbardziej, ale nie mogę, bo nasze wojska muszą być cały czas gotowe. Widzimy, że na północy wciąż toczymy wojnę. Mogę mieć wyczerpanie wojny, no dobra, nie chcę tego mówić, bo jeszcze wykraczę i będzie coś nieprzyjemnego. Te rewolucje nawet niech wybuchają, to jest nawet dobre, ponieważ y, będą toczyli wojnę z państwami koalicji zamiast ze mną. No to jest bardzo dobre posunięcie w moim przypadku, jedno z najlepszych, ale widzimy, że oni tutaj nie odpuszczają. Zakąt krzyżowski nie odpuszcza. O, ja nie wiem jak oni długo będą toczyli tą wojnę. Tutaj włączyłem, nie wiem czemu, handel. No i znowu włączał handel 12 tura, no ja nie wiem jak to jak... Aj, żeby to się szybko skończyło. Bo ja już nie mam e, siły naprawdę. E, straciłem trend. Straciłem trend, a Habsburgowie toczą, coraz więcej wojsk wynoszą. Chociaż sami miałem problemy, więc w porządku, to jest w porządku. Ale ich szybciej, szybciej. No znowu oblężenie się nie powiodło. Tutaj, no szybciej, dawajcie, dawajcie coś. Pokażcie, że potraficie walczyć. No fajnie, przejęli kolejną prowincję dyktator. Dobra, a więc zapisuję grę. No a więc dobrze, niestety pomyliłem się z obliczeniami. Nie wiem jakimi w końcu, jak to będzie wyglądało. Ale tak to wygląda, że mogę tylko tyle wziąć. Nie wiem czemu nie daję stolicy. No, może się przeliczyłem. E, nie wiem tak, nie wiem, które jest lepsze. Czy na przykład wziąć handel? Czy no nic więcej nie mogę? Więc wysyłamy, biorę jeszcze 96 dolarów. Tam złoty, nie wiem jak to nazwać, 20, 20 agresywnej ekspansji wskoczy, czyli kilka lat, więc e, spokojnie. E, wasal nie wchodził w grę. Nie wiem czemu, naprawdę nie jestem w stanie sobie powiedzieć dlaczego Wasal nie wchodził w grę administracyjnej siły wow chociaż panie wojną plus 21% bardzo dużo Dobra zmniejszyłem o jedno no bo jeśli tak dalej pójdzie no to będzie problem ale dlatego musimy tutaj żeby Holstein jak najszybciej skończył rewolucja kolejna kolejna rewolucja i kolejni wrogowie kolejne problemy chociaż to jest wróg mojego wroga jest moim przyjacielem tyle co zrobić jeśli mam pełna aneksja dziękuję bardzo a jednak tego nie przeliczyłem. Możecie stać się moim wasalem. Agresywnej ekspansji nie będzie. Jednak będzie? Tak? Ja będę płacił za to. No niech wam będzie. Elwadzi na pełną aneksję. Agresywna ekspansja, ile? Francja 32. O Jezu, jak dużo. Hmm. Francja 32, a Litwa 25. Wow. Dużo. Bardzo dużo. No czy nie przeliczyłem się z tym trochę? Ale zniszczyć wroga warto. Więc teraz takie pytanie, czy skupić się na sojuszniku, czy na Litwie? No dobra, mieszczę z tym. Teraz wezmę w tym odcinku jeszcze yy, aneksję tutaj y, dotyczącą yy, Hanzy, która tak naprawdę wydaje mi się, że dużo nie zrobiła w tej grze. Ale wezmę. i wszyscy mnie znienawidzą wokoło Wielka Brytania. Nie ma jej. Nie ma Wielkiej Brytanii. Powiem tak, mi nie zależy na państwach, które widzimy są na zachodzie, wschodzie yy, koalicyjnych. Tam to mogę mieć nawet minus 5 tysięcy relacji. Ale kiedy chodzi o mojego sojusznika, no to jak najbardziej się już martwię. Więc co z tym będzie, zobaczymy. Dlatego zapisuję A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku, no pomyślimy, dlatego no, pytam się was Co teraz zrobić, czy odpuścić tą wojnę i zostawić e, wszystko na takim oto poziomie, no wtedy wątpię, żebym cokolwiek się zmieniło w tej koalicji, bo jak dojdzie jeszcze Alzacja i Munster, no to mam przerąbane. Czy w końcu bo ja podbiję tylko jedno państwo, które tak naprawdę należało do koalicji, czy w końcu wziąć wszystko co do mnie należy? Oczywiście z takim wynikiem, że oni mnie znienawidzą czy po prostu walczyć o swoje. Co zrobić, wy zadecydujcie, a więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku i żegnam się z Wami.